Zawały serca i choroba niedokrwienna serca to domena kardiologii dorosłych. U dzieci jest to absolutna kazuistyka. Zawały serca występują u dzieci bardzo rzadko. Zawał serca kojarzy się z chorobą wieńcową i z miażdżycą tętnic, czyli odkładaniem się blaszek miażdżycowych na skutek nieprawidłowego metabolizmu lipidowego, nadużywania pewnych używek, nikotyny, alkoholu. I u dzieci takie zmiany anatomopatologiczne praktycznie nie występują. Niemniej jednak, czy można powiedzieć, że u dzieci w ogóle nie występują zawały serca? Nie. Istnieją bowiem szczególne sytuacje, kiedy do zawału serca u dziecka może dochodzić. Przykładem jest na przykład, są na przykład wady wrodzone tętnic wieńcowych, kiedy na przykład jedna z tętnic nie odchodzi od aorty, a od tętnicy płucnej. Wtedy może dojść nawet u małego niemowlęcia do zawału serca. Kolejną sytuacją, w której możemy spodziewać się niedokrwienia mięśnia sercowego, są choroby zapalne naczyń wieńcowych, z takim typowym przykładem, jakim jest choroba Kawasaki, czyli zespół zapalny, który dotyczy tętnic wieńcowych i może prowadzić do tworzenia się tętniaków tętnic wieńcowych i w konsekwencji do zaburzeń przepływu. Oczywiście zdarzają się również sytuacje niezwykle rzadkie pewnych genetycznie uwarunkowanych zespołów zaburzeń przemian lipidowych i wtedy może dochodzić do wytworzenia się zmian typowych dla miażdżycy tętnic nawet u małych dzieci, ale jest to absolutna kazuistyka.